Cześć, dzisiaj będę mówić o karcie Księżyc, która wygląda tak. No i dlaczego będę o tym mówić? Mianowicie wkrótce zaczyna się nowy kurs Tarota 21 marca, no i powracają pewne pytania, które się pojawiały przy początku poprzedniego kursu, który ruszył w październiku. Mianowicie, na jednym z pierwszych zajęć jedna z osób, która uczestniczy w tym momencie w kursie, powtórzyła taką opinię, którą usłyszała na jednym z kanałów na YouTubie, nawet nie wiem na jakim, że ta karta jest kartą fałszu i jest kartą kłamstwa. No jest to tak idiotyczna opinia, że no nie sposób tego nie skomentować, a że mam w tym momencie trochę czasu, no to chciałabym o tym opowiedzieć. Karta Księżyc jest jedną z kart neutralnych w tarocie i jako taka może mieć pozytywne lub negatywne znaczenie w zależności od tego, w jakim kontekście padnie. Ma swoje plusy i ma swoje minusy. Jeśli ktoś widzi w tej karcie tylko i wyłącznie fałsz i kłamstwo, no to świadczy albo o tym, że no nie wie zbyt wiele w ogóle o talii kart, jaką się posługuje, albo też ma jakieś niesłychane problemy albo ze sobą, albo z postrzeganiem kobiet i kobiecości, ponieważ karta Księżyc jest kartą kobiecości. Księżyc od starożytności w kulturze europejskiej jest związany z kobietami. Oczywiście są takie wyjątki, jak powiedzmy kraje anglosaskie, ale to też nie jest takie stuprocentowe, tak, jeden na jeden, czy już sięgając do innych kultur, na przykład w Japonii jest odwrotnie, tak. Bogini Słońca Amaterasu i Bóg Księżyca tam jest odwrotnie niż u nas. Natomiast generalnie jest przyjęte, że księżyc symbolicznie jest związany z kobiecością. No i jeśli ktoś jako kobieta mówi, że jest to karta fałszu i kłamstwa, no to co to sugeruje na temat tego, co myśli na swój własny temat oraz na temat połowy ludzkości? No niezbyt dobrze, prawda? Następna sprawa. To jest tak, że owszem, fałsz i kłamstwo, chociaż bardziej powiedziałabym, że iluzja albo łudzenie się niż fałsz i kłamstwo, no to jakby nie są to odpowiednie słowa, tak, do tej karty. To nie jest też, nawet te słowa nie oddają tego, czym są negatywy tej karty. To owszem, to może tak być, że ta karta ma takie znaczenie, natomiast to jest jedna z negatywnych realizacji tej karty. No jeśli ktoś zna tylko te dwa pojęcia i jeszcze na dodatek one są tak jakby nie do końca wstrzelone w znaczenie tej karty, no to świadczy o tym, że no, nie powinien no cóż, nie powinien posługiwać się kartami, a już nie mówiąc o tym, że nie powinien sugerować takich rzeczy innym, dlatego że też no, za tym idzie cała grupa spraw związanych właśnie z tym, że karta, która ma wiele innych znaczeń, w tym takie jak na przykład podążanie właściwą drogą, umiejętność rozpoznawania oraz unikania pułapek, przekładanie wartości życia duchowego na życie codzienne, relaks, regeneracja, no właśnie kobiecość w dojrzałej postaci, pozytywny obraz matki, babki i w ogóle pokoleń kobiet, no to jeśli ktoś wszystko to, co jest w tej karcie, a powiedziałam tylko niewielką część, kojarzy tylko i wyłącznie z fałszem i z kłamstwem, to znaczy, że nie powinien takich w ogóle opinii wygłaszać publicznie, tak moim zdaniem. Więc jeśli Państwo usłyszycie kiedykolwiek tego rodzaju, no bardzo zawężające znaczenie tej karty opinii, to znaczy, że należy uciekać, dlatego że najwyraźniej kompetencje osoby, która wygłasza takie kwestie, nie są tak wysokie, jak jakieś inne rzeczy mogłyby sugerować. To tyle na ten temat. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście pytajcie. Jeśli Wam się podobało, to zalajkujcie, a jeśli nie, to możecie zdyslajkować. I to wszystko na dziś. Dziękuję Wam.